zanim będzie burza. Przypomina mi się taka historia dawno, dawno temu, jak Grażynka opowiadała, jak na nią działa Januszek. Januszek na nią działał bardziej niż huragan. Wystarczyło, że Januszek pogładził ją po ramieniu, to ona miała ciarki. Tak, ciarki miała na całym ciele. Wystarczyło, że nawet tego Januszek nie musiał z nią robić. Wystarczyło, że Januszek pogładził jej kolanko. To wtedy ona miała aż skurcze mięśni. Wystarczyło, że Januszek ją przytulił, to jej się nogi uginały, kolana jej traciły sztywność. Były jak z waty. Wystarczyło, że Januszek popatrzył w jej oczy głęboko i wtedy czuła wyraźnie, że powinna natychmiast zmienić bieliznę, osobistą część dolną, gdyż ta już jest mokra. I tak było. I to, kochani, to jest szczera prawda. Grażynka reagowała na każdy dotyk, każdy gest Januszka. Ale to było wiele lat temu. I Grażynka wtedy mówiła, że ona chciałaby, ona marzy o tym, żeby z Januszkiem spędzić każdą minutę, każdą sekundę i każdą chwilę. Nie było dla Grażynki nic piękniejszego, jak Januszek i jego obecność. Ona była jak papuszka nierozłączka z Januszkiem. Minęło parę lat i Grażynka rozwinęła się nieco, rozwinęły się jej potrzeby i kiedyś to byle podmuch, byle gest wystarczał, a teraz nawet huragan Januszka nie ruszy Grażynki. W tej chwili to ona uważa, że ona nie po to jest na tym świecie, żeby zadowalać Januszka i jego ohydne potrzeby. Kochani, oni są małżeństwem.